Dzień dobry, Mirek Brunajko, witam z naszej Kalifornii. Czas na poranny rozruch. Niestety CrossFit Tursynów jest zamknięty, więc zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego w domu. Trochę ruchu z rana i ruszamy z naszym tematem. Dzień dobry, poranna kawa. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. Zdrówko dopisuję i jakoś radzić sobie w tych zamkniętych czasach. Mi najbardziej brakuje porannego crossfitu, crossfitu synów. Jest tak, chciałbym. Dobra, wczoraj mieliśmy specjalne wydanie vloga kwietniowe, już czwarte w historii. Już po raz czwarty w tym roku, nie czwarte w tym roku, ale czwarte w historii. Poruszyłem tam 10 idei. Osoby, które mnie znają, miały troszeczkę łatwiej, bo sporo o tych rzeczach wspominałem. Osoby, które mnie nie znały, miały typowe zgadywanie i zdarzyły się osoby, które nie zgadły ani jednej rzeczy, co było bardzo ciekawe. Natomiast ponad 8 osób zgadło albo wiedziało, które odpowiedzi są dobre. Trzy pierwsze są tutaj, raz, dwa, trzy na ekranie, więc jeżeli jesteś tą osobą na ekranie, po prostu napisz na kontakt@akademia.pl i dostaniesz dowolny program w Akademii. Przechodząc przez tematy, które były prawdziwe, które były nieprawdziwe. Punkt pierwszy. Wraca vlog Miro Burn, który będzie codzienny. Tak, ale nie codziennie. Więc będzie codzienny, ale nie codziennie. Więc ogólnie chodzi o to, że zacząłem robić tygodniowe, natomiast tygodniowe są strasznie trudne, bo kwestia przekazania danego konceptu jest bardzo trudna i czasami zaczynam o czymś mówić w poniedziałek albo we wtorek, jakiś fajny mam przekaz i potem w czwartek, w piątek już to nie ma sensu. Więc będą dzienne są lepsze, ale nie codziennie. I czasami będą raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie, czasami pięć razy w tygodniu. Natomiast rzadziej niż częściej. W tej chwili dość dużo pracy. W ostatnim tygodniu zatrudniliśmy dwie osoby nowe do Akademii i ilość pracy jest dość duża, ale czasami są dni, gdzie tej pracy jest mniej. I wtedy będzie mi troszeczkę łatwiej dostarczyć tego vloga. Więc daily vlog wraca. Rzecz numer dwa, jak pewnie wiesz, razem z Damianem w tamtym roku tworzyliśmy grupę kapitałową Mazuko, którą postanowiliśmy zamknąć. Nie, oczywiście, że nie. Czemu mielibyśmy zamykać? Spółka się fajnie rozwija. W tej chwili działamy jako, jak to się mówi, private equity fund, gdzie mamy kapitał i inwestujemy w spółki, tworzymy te spółki, jedne lepiej działają, jedne gorzej, natomiast sumarycznie jest dobrze. Plus w tej chwili zatrudniamy nowe osoby, więc jak ktoś śledzi moje social media, to albo dzisiaj, albo w najbliższych dniach pojawi się pierwsza oferta pracy w Mazuko. Będzie można dołączyć do naszego zespołu i pomóc nam w zbudowaniu pewnej rzeczy. Tak więc postanowiłem na kilka miesięcy wrócić do firmy Chmurowisko, aby pomóc tej firmie, aby mogła działać i jeszcze bardziej się rozwijać. Nie, dlaczego miałbym wracać? Nie wracam. Idea polega na tym, że w tamtym roku zrobiliśmy sporo różnych zmian w działaniu spółki pod względem zespołu, pod względem ułożenia, struktury, modelu rozliczania i w tej chwili prezesem jest Michał Furmankiewicz, który świetnie w tę rolę się wpasował i świetnie rozwija firmę i w tej chwili też z racji tego, co się dzieje na rynku, nasza spółka dość dobrze działa, ponieważ technologia przyszłości, która zmniejsza koszty firm, która przenosi rozwiązania do chmury, a nie data center, jest jeszcze bardziej pożądana w chwilach kryzysu i to od zawsze było wiadomo, że technologie, które zmniejszają ceny, przyspieszają działanie, są genialne na czasy kryzysu, więc przypadkiem trafiliśmy w czas, który jest ekstremalnie dobry dla tej spółki. Spółka się super rozwija, nie jestem tam potrzebny, nic bym nie wniósł. Są mądrzejsi ludzie, którzy tą firmą zarządzają i którzy w niej pracują. Już mało pamiętam, ale coś tam jeszcze pamiętam, ale już nie na tym poziomie, żeby móc operacyjnie wspomagać tą firmę. W końcu dołączam jako współwłaściciel CrossFit Ursynów, już niedługo więcej informacji. Nie, ale bardzo bym chciał. I tym samym jednym z programów, który w ten sposób uruchomiliśmy, jest Szkoła Pytań Retorycznych. I to było podchwytliwe, bo napisałem, że to jest dobra odpowiedź i pod spodem była informacja, że to jest dobra odpowiedź i w teorii, w praktyce to jest dobra odpowiedź.
jest strona zakupowa, nawet mamy stronę kursu, więc kurs istnieje. Więc to było takie podchwytliwe, natomiast musiałem robić podchwytliwe rzeczy, bo ludzie zgadują szybko, jak nie są podchwytliwe. I tak dużo osób wiedziało, o co chodzi. Tak więc to było podchwytliwe, ale odpowiedź mi tak, szkoła pytań retorycznych powstała i nawet można było wejść na stronę sprzedażową i przejść. Teraz przenosimy się do naszego biura. Oczywiście jako firma asynchroniczna i firma zdalna, tak, mamy nowe biuro już od kwietnia, znaczy mieliśmy wcześniej, ale już od kwietnia mamy nowe biuro, głównie jeżeli chodzi o kwestie nagraniowe, bo dawniej byliśmy wszyscy w jednym pokoju i było ciężko, gdy musieliśmy nagrywać cały dzień z kimś i razem ewentualnie jakaś forma pracy siedzącej albo stojącej była ciężka. W tej chwili to jest tak. Roll the footage! I witam, przeprowadziliśmy się. Witam innego dnia, o innej porze i w innym wymiarze. Jesteśmy właśnie w naszym biurze, gdzie jest jeszcze dużo echo, natomiast tutaj będziemy głównie działać operacyjnie. Operacyjnie, bo w tej chwili wszyscy pracują z domów, bo mamy sytuację, jaką mamy. Natomiast mamy też biuro, które zostało przez nas wynajęte na dłuższy dość czas, żeby móc tutaj realizować nasze projekty związane z tworzeniem programów, ale też innych rzeczy. Na przykład tu mamy taki wielki stół, gdzie będą możliwe spotkania, jak tylko będą możliwe spotkania. Tutaj, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, będzie mógł przyjechać popracować. Natomiast u nas większość osób pracuje zdalnie, ale gdyby komuś się chciało, można przyjechać. Dość fajne miejsce do pracy. Tutaj też mamy kuchnię. Malutka, ale skromna, ale fajna. I mamy też lewa. Nie wiem, co ten lew tu robi. Natomiast mamy tu nasze prowizoryczne studio nagraniowe. W tej chwili jeszcze prowizoryczne, natomiast już pracujemy nad tym, żeby zrobić je lepsze. Już tutaj widać, że dźwięk jest lepszy. Więc prace trwają. Mam nadzieję, że za jakiś czas tu będzie pełne pro na poziomie największych studiów nagraniowych na świecie. Tak mi przynajmniej Piotr obiecał. I jeszcze idziemy dalej. Tu mamy taki pokoik, gdzie w tej chwili ja urzęduję. Natomiast z czasem jest duża szansa, że może ktoś będzie urzędował tu inny. Kto wie, zobaczymy, jak to się potoczy. Tak więc tyle. Powodzenia. Oddaję głos do Mirka. O, i wróciliśmy, więc tak, właśnie nowe biuro. Będziemy na pewno się tam pojawiać kilka razy, bo planujemy tam dużo ciekawych rzeczy. Kupujemy dom i to nie w byle jakim miejscu, ale w naszych lokalnych stronach na Suwalszczyźnie już w tym roku. Kiedyś pewnie tak, nawet mamy jakiś plan w przyszłości, natomiast nie w tym roku. W tym roku jeszcze będziemy robić parę testów. Mam nadzieję, że sytuacja z wirusem się troszkę uspokoi i będziemy mogli wynająć domek na dłuższy czas, żeby zobaczyć, jak nam się mieszka dłużej w domu na Suwalszczyźnie. Jeżeli tak, to będziemy w tym kierunku szli, natomiast jest bliżej niż dalej, żeby ten krok podjąć. Postanowiliśmy w Akademii otworzyć nową markę, która się nazywa Zawody Przyszłości. Tak. Tak, znaczy nie będzie to nazwa Zawody Przyszłości, bo już raz ogłaszaliśmy markę przed ogłoszeniem marki, potem ludzie kupowali wszystko dookoła, mieszając to z domenami i z innymi elementami, więc świat się zmienia dość szybko, powstają nowe zawody i czasami krzywa wejścia w te zawody jest dość trudna, bo trzeba poznać i technologię i sposób działania w tej technologii albo w tym zagadnieniu i pracujemy nad tym, żeby przyciągać ekspertów w danych dziedzinach, czyli w zawodach przyszłości i te zawody przedstawiać w formie tego troszkę tańszych programów, które będą gdzieś w jakiś sposób dostępne. Niektóre będą sponsorowane, niektóre będą płatne, ale już rozmawiamy z dwoma ciekawymi ekspertami, całkowicie z dwóch różnych światów, technologia i marketing, coś w tym stylu, więc więcej informacji wkrótce, natomiast tak, idziemy w tym kierunku. Również Akademia otwiera Akademia Fund, Fundusz Akademia. Odpowiedź jest oczywiście tak, jak najbardziej tak. W tej chwili dochodzimy do takiego stanu, gdzie ja dużą część tego czasu poświęcam na rozwój dedykowanego asystenta rozwoju i edukacji komplementarnej, w skrócie Darek. I Darek zajmuje mi dużo czasu, a z drugiej strony potrzebujemy też partnerów i potrzebujemy też programów, które będą zasilały Darka w jakiś sposób. Więc możemy to budować u siebie i budujemy to u siebie, cały czas powstają nowe idee, nowe programy pod nowymi osobami. Pracujemy nad nowymi markami, nad nawet nowymi spółkami, ale też jeżeli będą osoby w przyszłości zainteresowane tym, żeby z nami współpracować, albo w formie zakupu ich kursu, albo w formie współpracy przy tworzeniu edukacji online, to będziemy tym zainteresowani. Więc prace ruszają, już jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma osobami. Ciekawe osoby pojawią się już niedługo. Mam dużo dobrych przemyśleń, natomiast życie zweryfikuje, jak to idzie. I ostatni punkt. Ruszamy z ideą Akademia Studio. 10. Akademia Studio. Odpowiedź to nie.
Nie planujemy tego. Z tego powodu, że w tej chwili skupiamy się na naszym głównym modelu biznesowym i robiliśmy tego typu przymiarki. Mieliśmy kilku klientów, którzy wykorzystywali nasze biuro do nagrywania swoich kursów. Czyli przychodzi ktoś, jest albo nasza osoba od obsługi, albo nie, jest naszym tego montażu i nie. I to działa. To działa faktycznie i są całkiem dobre pieniądze z tego. Tylko znowu, gdy działamy na czyimś innym projekcie, nie działamy na naszym projekcie, więc w naszym przypadku to się nie opłaca. Natomiast jakby ktoś miał ochotę takie coś zrobić i miał z tym doświadczenie i szukał wspólnika na zasadzie finansowego, marketingowego, sprzedażowego, można spróbować się odezwać. Z miłą chęcią bym porozmawiał, bo tak jak mówię, operacyjnie nie jesteśmy w stanie tego robić, ale inwestycyjnie z miłą chęcią moglibyśmy o tym pomyśleć, bo jest to na pewno coś, co będzie mocno rezonowało w tych chwilach. Nawet gdyby w tej chwili ktoś miał biuro do nagrań kursów, gdzie nie ma żadnej osoby, a wszystko jest zdezynfekowane, pokazane jest na wideo cały sposób, jak tam wejść, żeby było bezpiecznie i tak dalej. Jest wiele osób zainteresowanych, nawet teraz, żeby z takich studio korzystać, bo sporo osób, które tworzy materiały wideo, teraz tworzy je w domu, a w domu nie zawsze są warunki i mają problem i szukają. Wiem, bo piszą ludzie do mnie, natomiast nie mam takiej możliwości w tej chwili. Więc pomyśl i to tyle. Tyle. Mam nadzieję, że było fajnie. Jeżeli masz jakieś pytania, spostrzeżenia, coś, co chcesz zobaczyć w przyszłych odcinkach, daj znać w komentarzu. Jak zawsze czytam te komentarze tak szybko, jak tylko się da. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. Pa.